Szanowni Państwo, za nami trzecia konferencja Automatyzacja i robotyzacja przemysłu, która odbyła się 15 października w Stawigłudzie. Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej udało nam się zorganizować konferencję zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w trybie online. W wydarzeniu łącznie wzięło udział ponad 20 tysięcy uczestników. Bardzo dziękujemy za Państwa obecność. Ponadto materiały i wiedza, które udało nam się zgromadzić podczas konferencji, dotarły łącznie do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców w całej Polsce. Mam nadzieję, że ta wiedza, ten materiał będzie procentował, będziecie Państwo z tego korzystali w dalszej przyszłości, dalszej swojej działalności. W imieniu organizatorów Gazety Olsztyńskiej i firmy Alnea chciałbym serdecznie podziękować partnerom wydarzenia, bez których nie byłoby tej konferencji. Firmom Bebok, Schmalz, Kuka, Balów, Pepperfuchs, Lean Technology oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To dzięki Wam udało nam się spotkać, a wiedza przez Was przekazana będzie na pewno z pożytkiem wykorzystywana przez polskich przedsiębiorców. Serdeczne podziękowania ślę także do prezydenta pracodawców RP, pana Andrzeja Malinowskiego. Bardzo dziękujemy za bardzo ciekawy wykład, który poszerzył nam wiedzę, informacje na temat nowej rzeczywistości, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy ze względu na zagrożenie epidemiczne. To bardzo cenna wiedza. W imieniu organizatorów oraz partnerów wydarzenia chciałbym już dzisiaj zaprosić Państwa na czwartą konferencję, która odbędzie się za rok, w październiku 2021 roku. Serdecznie zapraszamy i mam nadzieję do zobaczenia.